Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Przede wszystkim chcę przywitać serdecznie jeszcze raz naszych szczególnych gości. Dzisiaj w Krynicy na Forum Ekonomicznym odbyło się spotkanie Grupy Wyszehradzkiej i bardzo serdecznie witam i dziękuję za przyjęcie zaproszenia tutaj do Krynicy moich kolegów, pana premiera Viktora Orbana, pana premiera Roberta Fico, pana premiera Bohuslava Sobotkę i spotkaliśmy się również z panem premierem Ukrainy Wołodymirem Hrojsmanem. Dziękuję również za przybycie dzisiaj na naszą debatę. Szanowni Państwo, Grupa Wyszehradzka rozmawiała dzisiaj o kwestiach, które są niezwykle istotne z punktu widzenia przyszłości Unii Europejskiej. W pierwszej części naszego spotkania rozmawialiśmy o tym, co czeka Unię Europejską po Brexicie. Przygotowujemy się do zmian, które Unia Europejska będzie musiała w tej chwili przeprowadzić. Już niedługo w Bratysławie odbędzie się spotkanie przywódców państw Unii Europejskiej, na których będziemy rozmawiali o tych wyzwaniach, które w tej chwili stoją przed Unią Europejską. Rozmawialiśmy więc w pierwszej części o tym, co chcemy powiedzieć w Bratysławie. Chcemy powiedzieć i mieć przede wszystkim wspólne stanowisko. Grupa Wyszehradzka jest w tej chwili istotnym podmiotem, który ma nie tylko duże ambicje, nie tylko ogromny potencjał, ale też jest tym gronem państw, które ma receptę na Unię Europejską. My wiemy, co zrobić, żeby Unia Europejska stała się lepszą Unią Europejską, by rozwijała się, by była bliżej obywateli, by była bliżej Europejczyków, by wreszcie postawiła na Parlamenty Europejskie. Mówimy o konieczności reform, które muszą być przeprowadzone. Z Brexitu trzeba wyciągnąć wnioski. Brexit to już przeszłość. Oczywiście w tej chwili czeka nas dyskusja na temat tego, w jaki sposób ten proces będzie się odbywał. Ale my musimy myśleć o przyszłości. Grupa Wyszehradzka jest najszybciej, najlepiej rozwijającą się grupą państw Unii Europejskiej. I to przede wszystkim my chcemy wyznaczać przyszłość Unii Europejskiej. Trzeba myśleć o przyszłości. I my wiemy, że te reformy, które dotyczą wspólnego rynku, tych projektów, które nas łączą, tego, żeby Unia Europejska była silniejsza, sprawniejsza, żeby przede wszystkim rozwiązywała problemy obywateli, są nie tylko możliwe do przeprowadzenia, ale też konieczne, abyśmy mówili o tym, że Unia Europejska rozwija się i jest przede wszystkim dużym podmiotem, który ma szansę na konkurowanie na światowych rynkach politycznych i gospodarczych. I to była ta pierwsza część naszego spotkania. Będziemy prezentowali wspólne stanowisko. Jesteśmy do tego przygotowani. Oczywiście mamy szczegółowe rozwiązania, mamy pomysły. Mówimy o tym, że Komisja Europejska nie powinna zajmować się polityką, ale powinna zajmować się tym, co określono w traktatach, czyli powinna skoncentrować się przede wszystkim na realizacji projektów i programów. Mówimy też o tym, że trzeba wprowadzać w życie takie projekty infrastrukturalne i rozwojowe, które spowodują, że Unia Europejska będzie się po prostu szybciej rozwijała i że problemy, które wynikają z obecnych kryzysów, zostaną pokonane. Kolejny temat, który omawialiśmy, to są oczywiście kwestie migracji. Ten temat, który jest praktycznie rzecz biorąc poruszany na każdym szczycie europejskim. Nasze stanowisko jest niezmienne. Uważamy, że problem migracji, ten poważny kryzys należy rozwiązywać tam, gdzie on się rodzi, poza granicami Unii Europejskiej. Chcemy wzmocnienia granic zewnętrznych, chcemy wzmocnienia pomocy humanitarnej, chcemy przeprowadzania takich projektów, które będą pomagały tym, którzy są dzisiaj w trudnych sytuacjach tam w swoich państwach, na to, żeby mogli radzić sobie z tymi problemami. Ale jesteśmy przeciwni temu, ażeby zmuszać państwa europejskie do przyjmowania na jakiegoś jednego wzoru, modelu prowadzenia polityki migracyjnej. Jesteśmy za tym, ażeby państwa miały możliwość wyboru i realizowały tę politykę migracyjną tak, jak uważają to za korzystne, słuszne i jak są w stanie ją zrealizować. W drugiej części naszego spotkania poświęciliśmy, drugą część naszego spotkania poświęciliśmy
rozmowie na temat współpracy Grupy Wyszehradzkiej z Ukrainą. To było dobre spotkanie. Jest wiele tematów, które nas łączy. Niezmiennie Grupa Wyszehradzka stoi na stanowisku, iż chcemy wspierać Ukrainę, chcemy prowadzić wspólne projekty. Karpaty, region karpacki, to jest taki temat, który nas na pewno łączy. Wspólna infrastruktura, polityka energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne, ale też chcemy wspierać bardzo wyraźnie Ukrainę, jeżeli chodzi o kwestie wiz i też o politykę, która ma doprowadzić kiedyś Ukrainę do tego, by stała się częścią Unii Europejskiej. Te tematy będziemy jeszcze omawiali na kolejnym naszym spotkaniu, które jest zaplanowane wieczorem. Chcę jeszcze raz bardzo serdecznie podziękować wszystkim panom premierom za tę pierwszą część naszego spotkania tutaj na Forum Ekonomicznym w Krynicy.